Architektura, a pojęcie stylu to pierwszy z cyklu wykładów. Postaram się Państwu przybliżyć kilka wątków związanych właśnie z zagadnieniami, nad którymi przez ostatni dłuższy czas pracowałam, przygotowując też właśnie rozprawę poświęconą Stanisławowi Niemczykowi i zaprojektowanej przez niego architekturze. Pytania, wokół których będziemy się koncentrować, to właśnie dotyczą kategorii czy pojęcia stylu. Czy architektura może być określana wyłącznie przez styl? Wiadomo, że nie, ponieważ na przykład starożytni nie znali w ogóle pojęcia stylu. I druga kwestia z tym związana również jest taka, czy kategorie takie jak modernizm i postmodernizm można w ogóle określać mianem stylów, czy formacji stylowych, albo pojęć stylowych, co jest dosyć rozpowszechnione. Mówimy często o stylu modernistycznym albo o stylu postmodernistycznym. Ten styl to jest takie nasze drugie ja w nowoczesności, natomiast przyjrzymy mu się dzisiaj bliżej. To znaczy jest, można powiedzieć, że styl, a przynajmniej taką wypowiedź Stanisława Niemczyka znalazłam, że poprzez styl można by było zdefiniować charakter budynku. Stanisław Niemczyk, kiedy rozmawialiśmy na temat architektury barokowej, zastanawiał się, dlaczego my w tym momencie jako cywilizacja znaleźliśmy się w punkcie, gdzie chcieliśmy z siebie wyemanować taką formę ekspresyjną, nasyconą uskokami, gzymsami, światłocieniami. On przypomniał moment, kiedy był w kościele barokowym w Nysie. Tutaj macie Państwo zdjęcie prezbiterium tego kościoła. I powiedział, że w zasadzie z tego kościoła zapamiętał jedynie gzymsowania, ponieważ ich linie były tak dynamiczne, że w zasadzie nic innego już nie było w stanie jakby zwrócić jego uwagi. Więc można by było myśleć o stylu właśnie jako o pewnym charakterze, o charakterze budowli. Ale z drugiej strony z pojęciem stylu wiąże się bardzo dużo różnych kłopotliwych kwestii, na które też spróbuję dzisiaj zwrócić uwagę. Bo pojawia się pytanie, czy pojęcie stylu jest pomocne, czy raczej utrudnia prowadzenie refleksji nad kulturowym wymiarem architektury. No bo w trakcie tych wykładów ja nie jestem z wykształcenia architektem, nie jestem historykiem z sztuki, jestem filozofem i analizuję, czy staram się analizować właśnie architekturę w aspekcie kultury, a przede wszystkim, no jako że jestem filozofem, to pewnego światoobrazu, która poprzez tą kulturę w architekturze się objawia. Ale również historycy sztuki, tacy jak chociażby Jan Białostocki, stwierdzali, że sami dostrzegają i wskazują, że mamy problem z pojęciem stylu, chociaż z drugiej strony trudno bez kategorii stylu obejść. No ale jak się okaże, o architekturze można byłoby myśleć i mówić, zupełnie nie posługując się kategorią stylu. Nam bardzo trudno jest sobie to wyobrazić. Jakby tematem tego wykładu jest próba odpowiedzi na pytanie, jaki obraz świata, czy też koncepcja bytu wpisany jest w pojęcie stylu i czy posługiwanie się tą kategorią wpływa na sposób rozumienia tego, czym jest architektura. Ja bardzo usilnie będę się tutaj trzymać właśnie tej kategorii światoobrazu, czy też pojęcia koncepcji bytu. Ta kategoria, one nie są takie intuicyjnie być może zrozumiałe, szczególnie w kwestii koncepcji bytu. Nie wiem, czy Państwo byliście na stronie Muzeum w Gliwicach, gdzie pod opisem tego pierwszego wykładu i całego planu na przygotowany cykl znajduje się odniesienie do koncepcji trzech paradygmatów filozofowania Herberta Schnadelbacha. I zanim w ogóle zaczniemy rozmawiać na temat właśnie stylu, przypomnimy, czy też postaram się przybliżyć
postaram się przybliżyć odrobinę właśnie tą koncepcję Schnabel-Bachowską trzech paradygmatów filozofowania, która będzie stanowić taki punkt odniesienia porządkujący te wszystkie treści, które będziemy na tych wykładach omawiać. Oczywiście Schnabel-Bach odnosił te paradygmaty filozofowania do tego, co działo się w dziejach filozofii na przestrzeni ponad 2000, no nie, dwu, tak, ponad 2000 lat. Natomiast one są na tyle ogólne, czy też pozwalają się uogólnić, że mogą posłużyć jako swego rodzaju takie uporządkowanie zasadniczych trzech sposobów widzenia rzeczywistości, czy też ujmowania rzeczywistości, jaką na przestrzeni tego czasu napotykamy w kulturze zachodnioeuropejskiej. Można by było też powiedzieć w kulturze śródziemnomorskiej, czy kulturze, która z jednej strony opiera się na Atenach, z drugiej strony opiera się na Jerozolimie, jak pisał Bierbiajew. Są takie trzy momenty wyróżnione przez Schnabel-Bacha, trzy momenty naukowo-historyczne, które wskazują takie zasadnicze rozgraniczenia w dziejach naszej kultury. Ale zanim do nich przejdziemy, jeszcze przywołajmy szybko samą kategorię paradygmatu naukowego, zresztą czy paradygmatu, jako zespołu założeń, reguł, wyobrażeń, takich podstawowych, które określają sposób naszego funkcjonowania w danej dziedzinie. Schnabel-Bach nawiązał tutaj do Tomasza Kuhna, który sformułował w ogóle kategorię paradygmatu naukowego. Natomiast paradygmat naukowy właśnie możemy potraktować jako pewnego rodzaju zbiór założeń, czy takich przedzałożeń dotyczących natury rzeczywistości, dotyczących tego, jak się w niej zachowujemy. Odpowiednikiem paradygmatu może być na przykład zespół reguł w szachy. Jeżeli chcemy grać w szachy, no to przyjmujemy, że nasz przeciwnik wie, że nie będzie przewracał pionków na szachownicy, ponieważ to jest jakby wykroczenie poza pewne zasady, które uznaliśmy za obowiązujące. I paradygmat to jest właśnie taki zespół podstawowych założeń. I teraz Schnabel-Bach spróbował wyróżnić w filozofii takie trzy zakresy, czy też trzy wyobrażenia na temat rzeczywistości, które w tej filozofii się na przestrzeni dziejów pojawiły. No i tutaj możecie Państwo zobaczyć taką oś czasu i te trzy paradygmaty, które tutaj w tej chwili jeszcze nie są wypisane, natomiast już mamy rozdzielone te dzieje na trzy zasadnicze momenty. Te momenty różnią się od siebie tym, że w zależności od tego, czy znajdowano się w tak zwanej starożytności, czy też w czasach nowożytnych, uznawano, że co innego jest rzeczywiście rzeczywiste. To znaczy w czasach starożytnych i wiekach średnich samo istnienie rzeczywistości nie było przedmiotem dyskusji. Podejmowano dyskusję na temat tego, czym jest to, co jest, jak jest, natomiast istnienie świata nie było problemem. To znaczy sama kategoria istnienia oczywiście pojawia się dopiero razem z myślą chrześcijańską, z tak zwaną metafizyką Księgi Wyjścia, gdzie mamy koncepcję creatio ex nihilo, czyli stworzenia z niczego, ponieważ dla starożytnych Greków czy Rzymian świat był po prostu odwieczny. Ale generalnie samo bycie świata nie było przedmiotem dyskusji. Przedmiotem dyskusji było to, co oznacza prawdziwie być. No i tutaj pojawiały się różne odpowiedzi. To wszystko się zmienia właśnie u świtu nowożytności. Przede wszystkim wiązać tą zmianę, ale oczywiście nie tylko, należy z Kartezjuszem, który podważył pewność istnienia rzeczywistego świata,
A Kartezjusz w swoich medytacjach o pierwszej filozofii przywołał obraz ducha, postać ducha zwodziciela i stwierdził, że w zasadzie nie ma żadnych przeciwwskazań do tego, żeby wszystkie jego doświadczenia, wrażenia mogły być tylko złudzeniem, które ten duch zwodziciel wywołuje. I te następstwa, które znajdujemy w filozofii Kanta, w filozofii Edmunda Husserla, czyli już w zasadzie w XX wieku, one jakby wprowadzają nas w rzeczywistość dotyczącą, którą są w zasadzie treści naszej świadomości. Ponieważ jeśli wszyscy znamy hasło Kartezjusza cogito ergo sum, czyli myślę, więc jestem, to całość tej wypowiedzi, tej sentencji brzmiała tak: dubito ergo cogito, cogito ergo sum, czyli wątpię, więc myślę, myślę, więc jestem. Kartezjusz mówi: mogę być łudzony co do wszystkich wrażeń, jakie odbieram z rzeczywistości, natomiast nie mogę być łudzony co do mojego własnego wątpienia. Czyli moje wątpienie jest czymś niepodważalnym. W związku z czym Kartezjusz wprowadza taki bardzo twardy i mocny dualizm do filozofii właśnie nowożytnej. Wprowadza tak zwany problem mostu psychofizycznego, ponieważ stwierdza, że człowiek jako res cogitans, czyli rzecz myśląca, jest przede wszystkim swoją świadomością, a w zasadzie wyłącznie swoją świadomością. No i pojawił się problem, w jaki sposób w takim razie zawiaduje człowiek swoim ciałem, czy też może ciało jest tylko pewnym złudzeniem. I ponieważ punktem wyjścia było właśnie przyjęcie tego dualizmu, tego rozłamu, że ograniczenie podmiotu do świadomości, do umysłu, no z tego jakby problemu nie udało się filozofom wyjść, można by było powiedzieć, do dzisiaj, chyba że po prostu nie przyjmują w punkcie wyjścia tego dualizmu. Natomiast jeżeli w czasach nowożytnych mieliśmy do czynienia z wątpieniem, to w ostatnim jakby etapie rozwoju filozofii, rozwoju można tutaj wziąć w cudzysłów, samo wątpienie staje się przedmiotem wątpienia. Następuje tak zwany zwrot lingwistyczny w filozofii. Ludwig Wittgenstein stwierdza, że w zasadzie tym, czym powinna się zająć filozofia, to jest język, ponieważ to w określonym języku formułuje swoje problemy. I być może problemy filozoficzne są po prostu wynikiem błędnego formułowania zagadnień. I tutaj mamy erupcję, można powiedzieć, tak zwanej filozofii analitycznej, filozofii lingwistycznej i w ogóle skoncentrowanej na języku jako tym, co jest faktycznie rzeczywiste, aż do stwierdzenia na przykład Lacana w latach 60., że podmiot nie mówi, ale jest mówiony przez język. Zresztą podobnie głosił semiotyk Greimas. To jest tak zwany zwrot lingwistyczny i paradygmat lingwistyczny, który nam towarzyszy. Jeżeli współcześnie architekci czy badacze architektury mówią o architekturze, że jest na przykład narracją znaczeniową, albo mówią o dyskursie architektonicznym, czyli odnoszą kategorie, które były pierwotnie, jakby są pierwotnie związane z językiem, do realizacji architektonicznych, to też jest to przejaw właśnie tego dominującego we współczesności tak zwanego paradygmatu lingwistycznego. I teraz tutaj już te paradygmaty są wskazane czy też zaznaczone. Schnadelbach, kiedy je charakteryzował, przy czym musimy pamiętać, że to są pewne uogólnienia.
To są pewne modele, za pomocą których możemy opisać ogromną ilość wydarzeń, jaka się składa na dzieje zachodniej kultury. Więc tylko w taki sposób należy je traktować jako pewne porządkujące kategorie, pozwalające nam opanować jakby wielość różnych wydarzeń. Schnadelbach, charakteryzując te paradygmaty, stwierdził, że w każdym paradygmacie napotykamy inną odpowiedź właśnie na pytanie, co jest rzeczywiście rzeczywiste. W starożytności i wiekach średnich odpowiedź była, że tym jest rzeczywistość czy też byt. Po grecku byt to jest to on, dlatego mamy ontologię jako naukę czy też dziedzinę filozofii, która była wiodąca. Próbowano odpowiedzieć na pytanie, czym jest byt, czyli czym jest to, co jest prawdziwie rzeczywiste. Na punktem wyjścia była właśnie zdziwienie. Ja tutaj sobie pozwoliłam dodać też zachwyt i kontemplację, bo o tym Schnadelbach już nie pisze, ale to jest właśnie coś charakterystycznego dla starożytności i wieków średnich, że tam podejście do rzeczywistości było receptywne. Po pierwsze, cała rzeczywistość była traktowana jako organizowana przez doskonały logos. W starożytności był to po prostu logos, natomiast w chrześcijaństwie tym logosem, czy też dawcą tego porządku staje się Bóg. Ale jeśli Państwo sobie przypomnicie początek Ewangelii świętego Jana, gdzie jest mowa o tym, że na początku było słowo i słowo było u Boga, to w greckiej wersji, czyli w oryginale, tam się pojawia właśnie logos. Grecki logos to jest porządek, który tą rzeczywistość organizuje. Z logosem bardzo bliskie jest pojęcie natury, która również grecka physis, no bo to jest natura, jest po prostu zasadą organizującą rzeczywistość. Jest znana taka anegdota o tym, że jeden z filozofów, bodajże Pitagoras, porównuje całe życie do igrzysk. Mówi, jedni przychodzą na igrzyska, żeby brać udział w zawodach sportowych, inni, żeby użyć rozrywki, a jeszcze inni, żeby prowadzić interesy. No ale ten, kto przychodzi i obserwuje całe to wydarzenie, stara się zrozumieć, co się tam dzieje, ten jest jakby, wybiera najlepszą część, można powiedzieć. Taka pustka wokół zaczyna się dopiero właśnie w czasach Kartezjusza. Tu można przywołać Paskala, który mówi, że przeraża go nieskończona ciemność kosmosu. Więc zmienia się zupełnie postawa ludzi. Osobną sprawą, nad którą zastanawiał się na przykład Stefan Swierzawski, była kwestia, dlaczego właściwie analizy Kartezjusza spotkały się z tak ogromnym zainteresowaniem. No ale na to pytanie nie ma odpowiedzi. W każdym razie, jeżeli głównym przedmiotem czy główną dziedziną w starożytności i wiekach średnich jest ontologia czy też metafizyka, ten podział ontologia-metafizyka, tutaj można by było odwołać się do Romana Ingardena, który stwierdził, że ontologia zajmuje się bytami możliwymi, metafizyka tym, co istniejące. Ale oczywiście pamiętamy też o tym, że pojęcie metafizyka zostało nadane niejako przypadkowo przy porządkowaniu przez Andronikosa z Rodos ksiąg Arystotelesa. W każdym razie ontologia, metafizyka odnoszą się do bytu, a przyjmując takie ingardenowskie rozumienie, to metafizyka odnosi się do tego, co istniejące. Jeżeli Kartezjusz podważa istnienie rzeczywistości, czy też problematyzuje je, to ontologia ani metafizyka nie mają już racji, znaczy przestają być takimi zasadniczymi przedmiotami. Ich miejsce zajmuje teoria poznania, czyli właśnie epistemologia,
pojawiają się tutaj pytania, co mogę wiedzieć, czym jest prawda, a ponieważ to istnienie rzeczywistości jest problematyzowane, oprócz tego zwątpienia pojawia się też aktywizm, nastawienie na działanie i nastawienie na zmienianie rzeczywistości zastanej. Tutaj to nie jest, nie należy tego wiązać tylko z podejściem czy przewrotem kartezjańskim filozofii, ale też z reformacją. Natomiast o tym będziemy mówić podczas trzeciego wykładu. W tej chwili trzeba tylko zaznaczyć, że niewątpliwie ta zmiana, której Kartezjusz dokonuje, wpłynęła na to, że z kontemplowania rzeczywistości, jakby zainteresowania czy uwaga ludzka przesuwa się na działanie aktywne w świecie i przekształcanie tego świata. Tam wcześniej widzieliście Państwo, że obok Kartezjusza jest też Immanuel Kant. Kant ugruntuje to kartezjańskie myślenie o rzeczywistości, stwierdzając, że rozum może rozpoznawać w rzeczywistości to, co sam w tą rzeczywistość włoży. I cała krytyka czystego rozumu opiera się na tym, żeby wykazać, że nauka i poznanie ludzkie są możliwe z tego powodu, że w zasadzie narzucamy na rzeczywistość nasze własne kategorie poznawcze, czyli porządkujemy ją po swojemu. I to też będzie miało odzwierciedlenie w architekturze, ale właśnie ten wątek aktywizmu już tutaj się pojawia. Jeśli chodzi o paradygmat lingwistyczny, no to mamy nie tylko radykalizację sceptycyzmu, pojawia się pytanie, co w ogóle można sensownie powiedzieć, a Wittgenstein, który utożsami przynajmniej w pierwszym okresie swoich badań z czasów traktatu logiczno-filozoficznego myślenie z mówieniem, to znaczy stwierdzi, że myśl jest zawsze myślą w jakimś języku, twierdzi, że o czym nie można sensownie mówić, o tym trzeba milczeć. I być może wszystkie jakby problemy filozoficzne należy pominąć milczeniem, a skupić się na badaniu samego języka. I to załamanie rozumienia, no bo przecież w obrębie tak zwanego nurtu postmodernistycznego, co do którego bardzo trudno jest podać jakąkolwiek definicję, zresztą część filozofów, która jest do niego zaliczana, na przykład jak Jacques Derrida, bardzo, bardzo się dystansował i mówił, żeby nie określać go w ten sposób. Natomiast pod kątem jakby rozumienia rzeczywistości czy jej charakteryzowania, no to postmodernizm głosi, że w zasadzie wszyscy jesteśmy pogrążeni w grach językowych. O tych grach językowych mówi na przykład Lyotard w pracy raport o kondycji ponowoczesnej, od której zaczyna się, czy przynajmniej tak się uważa, że to jest kluczowa praca wydana w 1979 roku, rozpoczynająca właśnie postmodernizm w filozofii. Nie zmienia się to, że nie ma już za bardzo kontemplacji, nawet w obrębie sztuki, ale wszędzie pojawia się już aktywizm, taki dominujący. Jeżeli Państwu na przykład doskwiera poczucie tego, że bardzo dużo się wokół dzieje i wszyscy są, cały czas funkcjonujemy pod presją dziania się, to ten aktywizm, można powiedzieć, towarzyszy nam już od czasów Kartezjusza, a w obrębie sztuki wiąże się z takim zjawiskiem przesłonięcia dystansu. Przesłonięcie dystansu to jest coś, co scharakteryzował Daniel Bell, socjolog, w takiej książce Kulturowe sprzeczności kapitalizmu. I tutaj też Państwo możecie zobaczyć tą różnicę pomiędzy podejściem kontemplacyjnym, a podejściem właśnie takim aktywistycznym w sztuce, której podwaliny zostały położone
na, powiedzmy, u świtu nowożytności. Z jednej strony widzicie przed sobą fresk Giotto di Bondone, z drugiej strony ukrzyżowanie starsze o prawie 600 lat Pabla Picassa. Jeżeli możemy kontemplować fresk Giotto di Bondone, to w zasadzie sposób, w jaki skonstruowane jest ukrzyżowanie Picassa, nie daje nam możliwości na jakąkolwiek kontemplację. Forma tego obrazu, barwy, wszystko atakuje na tyle mocno odbiorcę, że właśnie następuje to zjawisko przesłonięcia dystansu. Zostajemy wręcz przytłoczeni przez wrażenia. Tak jakby starano się usunąć ten wymiar racjonalny i refleksyjny. To zostanie zagubione, ale to wszystko zaczęło się właśnie u świtu nowożytności. Jeszcze chcę zwrócić uwagę na jedną dosyć istotną kwestię. Tutaj widzicie Państwo, że podzieliłam czasy czy dzieje na tak zwaną starożytność, też powinnam dopisać tak zwane wieki średnie, nowy czas, nowa aetas. Tak mówili o sobie już ludzie żyjący w renesansie, ale de facto określanie swojego czasu jako nowego czasu gruntuje się w XVII stuleciu, na co wskazuje taki badacz Reinhard Koselleck, o którym będziemy mówić w kolejnym wykładzie. Dlaczego napisałam tak zwana starożytność i tak zwane wieki średnie? Dlatego, że ani ludzie starożytni nie żyli w starożytności, ani ludzie, którzy żyli w średniowieczu, nie żyli w wiekach średnich, chociaż mieli świadomość jakby przejściowości swojej epoki, oczekując na koniec świata generalnie i na nastanie Królestwa Bożego przede wszystkim. Natomiast różnica jest taka, że ludzie, którzy określają się ludzie nowożytni, sami siebie nazywają nowożytnymi. To znaczy słowo nowożytność de facto jakby ostatecznie wykształca się w końcu XIX wieku. Podobnie zresztą jak cała periodyzacja starożytność, wieki średnie, nowożytność, to jest również wynik pewnego opracowania już w wieku nowoczesnym, czyli nasze kategorie, którymi my się posługujemy, one już zostały wypracowane przez czas nowoczesny. I tutaj chciałam zwrócić uwagę na pewien problem, tak, związany z nowoczesnością. Nowoczesność jest samozwrotna. Znaczy próbuje się określić jako ona sama, czego nie znały ani starożytność, która się wcale starożytnością nie nazywała, ani tego nie znały wieki średnie. Oni poprzestawali na określaniu swojej współczesności jako naszego czasu. Nostrum etas. Natomiast nie było czegoś takiego jak nowy czas. To jest coś charakterystycznego tylko dla nowoczesności. O przesłonięciu dystansu mówiliśmy. To przesłonięcie dystansu, ono też będzie miało swoje reperkusje w architekturze, co bardzo, bardzo dobrze można pokazać, przywołując fragment analiz Jana Rabieja, który wskazał na to, że współcześnie w architekturze, tutaj Państwo po lewej stronie widzicie fragment zdjęcia takiej pracy Kopa Himmelblaua, przedstawiającej właśnie centrum BMW w Monachium, zaprojektowanej właśnie na zlecenie tego producenta samochodów. A z drugiej strony fragment kościoła zaprojektowanego przez Stanisława Niemczyka. O ile można mi zarzucić, że nie powinnam zestawiać dwóch obiektów, które mają zupełnie inne funkcje, o tyle to zestawienie jest uzasadnione, żeby móc pokazać, że patrząc na
pracę Himmelblaua. No w zasadzie nie ma tutaj czego kontemplować. Ona jest tak przygotowana, żeby podkreślać pewną dynamiczność. Można by było powiedzieć, że to jest taka, że chociaż ten budynek jest stabilny, to sprawia cały czas wrażenie ruchu i wytwarza jakby szereg odblasków, jest nakierowany wyłącznie na ludzką wrażeniowość. Natomiast przyglądając się chociażby ułożeniu cegieł w murze, który otacza kościół pod wezwaniem Jezusa Chrystusa Odkupiciela w Czechowicach-Dziedzicach, zobaczycie Państwo, że cegły są tutaj ułożone w pewien określony wzór, więc też mamy pewną dynamikę w tej ceglanej okładzinie, natomiast nie ma tutaj właśnie tego ataku na sferę zmysłową odbiorcy, tylko raczej można ją spokojnie przyswajać czy też kontemplować. I teraz, kiedy omówiliśmy, przynajmniej zarysowaliśmy to, jakie obrazy świata funkcjonują w obrębie zachodniej kultury, bo o ile Schnadelbach ułożył te trzy paradygmaty na linii czasu, należy podkreślić, że w zasadzie w obrębie kultury zachodniej możemy wciąż napotkać paradygmat ontologiczny, czy też paradygmat mentalistyczny i paradygmat lingwistyczny. Nie ulega wątpliwości, że ten paradygmat lingwistyczny on obecnie dominuje. Natomiast no chociażby w przypadku katolicyzmu mamy do czynienia z obrazem świata, który jest właściwy dla paradygmatu ontologicznego, a nie dla paradygmatu mentalistycznego czy lingwistycznego. I teraz właśnie pojawia się pytanie, w jaki sposób w pojęciu stylu możemy, pojęcie stylu modyfikuje rozumienie architektury i do jakiego obrazu świata to pojęcie odnosi. Tutaj można się odwołać do książki Władysława Witwickiego. To jest taka popularna pozycja, wydana po raz pierwszy w 1934 roku, gdzie znajdujemy bardzo prostą, lapidarną definicję tego, czym jest styl. Witwicki pisał zresztą, że to jest jakby książka przeznaczona dla ludzi nieposiadających wyższego wykształcenia, co nie znaczy, że nie można się do niej odwołać, właśnie dlatego, że poprzez pewną prostotę może nas na coś interesującego nakierować. Więc według Witwickiego styl to jest interesująca estetycznie jednakowość wyglądu jakiejś grupy wytworów ludzkich. I właśnie tutaj ten wątek estetyczna jednakowość jest tym, na co chciałabym zwrócić szczególną uwagę i postawić pewną pierwszą tezę, że pojęcie stylu pojawia się dopiero w momencie, kiedy mamy do czynienia z takim zjawiskiem, które nazwałam estetyzacją architektury. Co to jest estetyzacja architektury? Przez estetyzację architektury rozumiem traktowanie jej jako dzieła sztuki, jako zjawiska artystycznego, a przez co mówi się o tym, jakby jej odbiór nakierowany jest przede wszystkim na pewną kontemplację estetyczną albo w ogóle na skoncentrowaniu się na wrażeniach. To znaczy, mówiąc o tej kontemplacji estetycznej, a przed chwilą pokazując Państwu tego Himmelblaua, powinnam tutaj w zasadzie zmodyfikować to pojęcie kontemplacji estetycznej i poszerzyć to pojęcie również o przeżywanie różnego rodzaju wrażeniowości czy doświadczanie różnych wrażeń związanych z obcowaniem z obiektem. Czyli nie tylko kontemplacja, ale właśnie nakierowanie na wrażeniowość, której się oczekuje od realizacji architektonicznej.
Przykładem estetyzacji architektury może być zdjęcie, jakie Le Corbusier wykonał w kuchni zaprojektowanej przez siebie willi. To zdjęcie znalazłam w pracy doktorskiej, która jest zresztą dostępna. Bardzo ciekawa praca Piotra Czyża, który właśnie analizuje współczesną architekturę z perspektywy filozofii Habermasa. W każdym razie przytacza on w tej pracy charakterystykę innego współczesnego architekta, Jeremiego Tilla, który pokazuje, że estetyzacja architektury oznacza to, że architektura zostaje wyabstrahowana z jakiegokolwiek innego kontekstu i zaczyna funkcjonować jako samodzielne właśnie zjawisko artystyczne, które nie odnosi się już do niczego. Jeremy Till tutaj pisze, że fotografie Corbusiera są zmanipulowane, żeby wygnać normalność z zamieszkiwania. To są rzeczywiście martwe natury. No bo kto pije herbatę do ryby we Francji i co w ogóle tutaj może robić ten dzbanek z mlekiem? Więc Jeremy Till, który sam jest architektem, przywołuje miejski mit o tym, że architekci projektują budynki z myślą o konkretnych ich fotografiach. Stąd pojawia się ta architektura zestetyzowana, to jest właśnie architektura wyobcowana z kontekstu codzienności. Tu Czyż przytaczał jeszcze taką historię związaną właśnie z Jeremym Tillem. Jak Państwo widzicie, to zdjęcie niestety nie jest najlepszej jakości. W każdym razie przed zaprojektowanym przez niego domem leży rower. Okazuje się, że redakcja wydająca jego książkę no po długich dopiero dyskusjach zgodziła się ten rower tam położyć, natomiast nie zgodziła się na to, żeby w obrębie jakby fotografowanego obiektu znajdowali się ludzie. Więc w pewnym sensie tą estetyzację architektury możemy też porównać do muzeifikacji, że architekturę zaczyna się traktować jako pewien wyizolowany obiekt, dokładnie w taki sam sposób, w jaki obecnie w muzeach funkcjonują dzieła sztuki czy różnego rodzaju artefakty. Że tej sztuki w żaden sposób się już nie używa, tylko się ją wyłącznie ogląda. I ta wizualność tutaj jest dosyć istotna, ale ona też polega na takim wyobcowaniu wobec obiektu. Z tym obiektem nie można nic zrobić, można go najwyżej fotografować. I teraz tą estetyzację architektury, która dokonuje się również przez czy za pośrednictwem pojęcia stylu, można uznać za spowodowaną właśnie dwoma dodatkowymi czynnikami. Estetyzacja architektury jest następstwem czegoś, co można nazwać estetyzowaniem piękna i dodatkowo właśnie tego, o czym była mowa przy Kartezjuszu, tego, że w zasadzie nie wiadomo dlaczego, ale jego koncepcja jakby wątpienia w rzeczywistość odegrała, czy wywarła niezwykle silny wpływ na refleksję podejmowaną przez kolejnych filozofów, zarówno ze strony racjonalistów, jak i empirystów. Napisałam sobie tutaj, że estetyzację architektury możemy uznać za konsekwencję zestetyzowania piękna i oderwania go od natury i od bytu. Ale co to jest teraz ta estetyzacja? Na czym to polega? Żeby wyjaśnić jakby różnicę między pięknem a estetyką, trzeba sięgnąć do greckiego źródłosłowu, gdzie aesthesis oznacza po prostu związany ze zmysłami albo z wrażeniami. Władysław Tatarkiewicz pisze w Dziejach sześciu pojęć, że starożytni rozróżniali dwa typy poznań. Poznania dochodzące do nas przez zmysły
i te poznania najczęściej były uznawane za niegodne uwagi, no i poznania rozumowe, które wyprowadzamy w oparciu o prawa logiki. Więc estetyczność w pierwszej kolejności nie należy wiązać z kategorią piękna, tylko z kategorią wrażeń. A estetyzacja piękna pojawi się w momencie, kiedy Kartezjusz podważy istnienie świata zewnętrznego, w związku z czym piękno zostanie potraktowane jako właściwość ludzkiego doznawania, czyli piękno zostanie związane z wrażeniowością. W obrębie paradygmatu ontologicznego mamy do czynienia z realistyczną koncepcją piękna. W tej koncepcji, też wciąż jeszcze jej odblaski, mamy chociażby w związku słów kosmos i kosmetyka. Pojawia się pytanie, co ma wspólnego kosmos z kosmetyką, ponieważ Grecy jednym słowem określali jakby porządek rzeczywistości, jak również piękno. Greckie kosmos oznacza piękny ze względu na uporządkowanie, a to, co swoim uporządkowaniem sprawia piękny widok. Czyli to piękno razem z dobrem i prawdą, i tutaj już mamy nawiązanie do koncepcji średniowiecznych transcendentaliów, ale w czasach Platona piękno, dobra i prawda były trzema elementami, które znajdowały się po stronie tego, co rzeczywiście rzeczywiste, czyli tego, co jest bytem. Piękno nie było ani domeną ludzkiego wytwarzania, ale w wyższym stopniu przysługiwało kosmosowi i naturze jako dziełom kierowanym przez Boga, no albo przez logos. Ponieważ piękno znajdowało się po stronie bytu, a piękne w zasadzie mogło być wszystko, co człowiek robił, jeżeli działał zgodnie z zasadami, które tą rzeczywistość organizowały. Dlatego w starożytności ani w wiekach średnich nie ma w ogóle pojęcia sztuk pięknych. Dlaczego? Dlatego, że ponieważ piękno było po stronie rzeczywistości, tak samo sztuka nie była określoną dziedziną działalności ludzkiej, a podporządkowaną artystom, tylko sztuka, a po grecku to jest techne. Techne, czyli po prostu umiejętność. Piękna, a czyli właściwa, mogła być wszelka wytwórczość człowieka. Dlatego właśnie w średniowieczu mieliśmy wydziały na uniwersytetach, które nazywano siedmioma sztukami wyzwolonymi. Mieliśmy septem artes liberales. Nie było ograniczenia sztuk wyłącznie do działalności artystycznej. Sztuka była umiejętnością zrobienia czegoś właściwie, więc rozumienie sztuki było rozumieniem funkcjonalnym. W zasadzie wszelka działalność człowieka mogła być sztuką i mogła być piękna. Piękna mogła być nauka, piękna mogło być rzemiosło, moralność, działalność artystyczna, czyli każda sfera ludzkiego funkcjonowania. I tak samo tutaj trzeba przywołać średniowieczną koncepcję transcendentaliów. Transcendentalia to są takie pojęcia jak właśnie byt, piękno, prawda, dobro. I to są pojęcia, które znajdują się wyżej niż pojęcia ogólne, ponieważ pojęcia ogólne zawsze dotyczą jakiegoś ograniczonego zakresu. Natomiast transcendentalia to są takie pojęcia, które orzekają o wszystkim. Mówią o wszystkim i one są wzajemnie ze sobą wymienne. Jeżeli używam słowa byt, to w zasadzie i ten stół, przy którym siedzę, jest bytem, i ta kamera, która mnie w tej chwili filmuje,
I ja jestem jakimś bytem. Oczywiście nie jesteśmy takimi samymi bytami, natomiast jesteśmy obejmowani przez tą jedną kategorię. I ta kategoria była, to nazywało się takim analogicznym ujmowaniem, czyli ona nie mówi o czymś jednoznacznie, ale właśnie analogicznie, czyli przez pewne podobieństwo. Nawet dzisiaj posługujemy się wciąż jeszcze myśleniem i mówieniem analogicznym, na przykład mówiąc zdrowy, bo możemy powiedzieć, że ktoś ma zdrową cerę, możemy powiedzieć, że zdrowe jest jabłko, a możemy powiedzieć, że ktoś jest zdrowy, czyli nie jest chory. I to jest jakby analogiczne orzekanie tym samym pojęciem o odmiennych, ale w jakiś sposób podobnych stanach. Na tym polega myślenie analogiczne i ono funkcjonowało o wiele silniej w starożytności i średniowieczu niż współcześnie. Potem jedne sztuki, umiejętności stają się piękne, a inne przestają być piękne. Na przykład rzemiosło przestaje już być czymś, co może być piękne. Piękno zaczyna przysługiwać wyłącznie artystom. Oczywiście wiadomo, że ten proces związany jest z jednej strony z dążeniem artystów do pewnego wyemancypowania się, poprawienia swojej pozycji. Natomiast są też inne przyczyny tej zmiany relacji piękna i sztuki. Przede wszystkim właśnie zmiana światoobrazu związana z Kartezjuszem. Tutaj widzicie Państwo obraz Jacopo de Barbari z końca XV wieku. Dla mnie ten obraz, on pokazuje jakby zmianę i przejście z paradygmatu ontologicznego do paradygmatu mentalistycznego, który te dwa paradygmaty, one mogą być przedstawione właśnie przez postaci na tych obrazach. Brat zakonny Luca Paciola był twórcą bodajże rachunku różniczkowego. Zwróćcie Państwo uwagę, że on w ogóle nie zwraca uwagi na to, co się dzieje wokół niego, tylko skoncentrowany jest na jakiejś platońskiej bryle i pochłonięty jakimiś obliczeniami. Można też zwrócić uwagę na to, jak jest ubrany. On może reprezentować właśnie taki typ kontemplatywny, zatopiony w pewnych uniwersalnych zasadach, które organizują całą rzeczywistość, w związku z czym on jako on, czy też jego indywidualność w ogóle jest gdzieś ukryta, nawet kiedy przygląda się fałdom na jego habicie, no to one wszystkie układają się tak bardzo, bardzo statycznie. Natomiast zupełnie inaczej wygląda ten młodzieniec, który przychodzi i można powiedzieć, że jest takim XV-wiecznym dandysem, ma jakąś taką rękawiczkę fikuśną, patrzy wprost na nas i patrzy na to, jakie wywołał sobą na nas wrażenie. I właśnie to ta koncentracja już nie jakby wykraczanie poza siebie ku temu, co jest niezmienne, co jest stałe, co można jakby przyswajać, tylko właśnie taka samozwrotność, że on nie jest zainteresowany tymi prawami wszechświata, które go otaczają, ale tym, jaki efekt wywarł on swoją osobą. I tak rozumiana indywidualność to jest właśnie coś, co będzie charakterystyczne dla nowoczesności jako takiej postawy, która jest samozwrotna i która wręcz funkcjonuje pod taką presją stylu i wyrażenia siebie i samookreślenia. Niewątpliwie tej sytuacji, tej zmianie relacji piękna i sztuki
pomaga paradygmat mentalistyczny wprowadzony przez Kartezjusza, bo jeżeli ten młodzieniec założył, że w zasadzie wszystko wokół niego jest złudzeniem, ale to, jakie on wywrze wrażenie, i tutaj jakby przechodzimy w tą sferę aktywizmu, że już nie odkrywanie tego, co jest, czy rozumienie, ale właśnie kreowanie pewnego wrażenia, które jest tylko wrażeniem i będzie ulotne, ale jest właśnie czymś odpodmiotowym. A tutaj jeszcze przywołujemy, czy powracamy do Kartezjusza, bo to w perspektywie paradygmatu mentalistycznego piękno staje się zależne od podmiotu. Nie stanowi już jedności ani z prawdą, ani z dobrem, które zresztą też zostają przesunięte w sferę podmiotu, ale zostaje zdefiniowane przez to, co zmysłowe i przez przyjemność, czyli należy do sfery zmysłów. W XVIII wieku piękno jest już tylko kwestią smaku. Tutaj jest fragment z esejów Davida Hume'a, czyli takiego właśnie klasycznego angielskiego empirysty, który powie, że piękno w ogóle nie jest własnością przedmiotów, istnieje jedynie w umyśle. Czyli zobaczcie Państwo, doświadczenia i cały empiryzm to jest również sfera paradygmatu mentalistycznego, ponieważ to są wszystko wrażenia, które odbiera nasza świadomość. Rzeczywistość staje się tylko pewnym umeblowaniem naszej świadomości. No i w XVIII wieku, który z jednej strony jest przecież taką epoką oświeconą, doskonale wiemy, że to jest też czas markiza de Sade, czy niebezpiecznych związków. Jeżeli piękno jest czymś, co jest związane ze zmysłami, z przyjemnościami, z wrażeniami, no to te wrażenia i przyjemności albo smaki są bardzo różne. W każdym razie piękno jako właśnie przynależne do sfery zmysłów, ostatecznie takie jego rozumienie zostaje ugruntowane, przez Hegla, ale rozpoczyna to ugruntowanie Alexander Baumgarten w estetyce, która, proszę Państwa, w ogóle tak naprawdę nie dotyczyła kwestii piękna, tylko dotyczyła wyraźności poznań zmysłowych. Właśnie, autorem książki Spór o piękno, którego nazwiska zapomniałam przed chwilą, to Piotr Jaroszyński. Także bardzo serdecznie polecam tą książkę do przeczytania. Jaroszyński pisze o Baumgartenie, właśnie wskazuje, że to on jako pierwszy powie w 1750 roku w tej książce, że nie przysługuje rzeczy, ale samemu poznaniu. I teraz, ponieważ nawet rzeczy brzydkie możemy poznawać w sposób doskonały, to wskazuje to na to, że piękno jako doskonałość poznania nie może być w rzeczach, ale wyłącznie w naszym umyśle. I to jest rok 1750, a w 1790 roku pojawia się Krytyka władzy sądzenia, jedna z trzech krytyk Immanuela Kanta, w którym on już piękno uzna jako dziedzinę wiedzy i podporządkowane jest właśnie estetyce. Znaczy piękno jest podporządkowane dziedzinie wiedzy, która nazywa się estetyką. I oczywiście Hegel gruntuje całkowicie takie właśnie podejście do piękna. Co więcej, wskazuje na to, że jedyną dziedziną, w której spotykamy piękno, jest sztuka. Czyli relacja między pięknem a sztuką zostaje odwrócona. To nie sztuka jest konsekwencją pewnego dostosowania się do tego, co jest na zewnątrz. Przeciwnie, sztuka staje się umiejętnością wytwarzania piękna. Dlatego estetyka z filozofii piękna staje się filozofią sztuki, a piękno już zostaje podporządkowane sztuce. A co więcej, pod koniec XIX wieku Karl Rosenkrantz
napiszę pracę poświęconą estetyce brzydoty, czyli nagle piękno z takiego najwyższego obok dobra i prawdy elementu bytu stało się tylko jedną z kategorii estetycznych. Na to wskazuje Piotr Jaroszyński, że piękno zostanie ostatecznie podporządkowane sztuce, odłączone od natury, czyli od rzeczywistości. Bo teraz musimy pamiętać o tym, Hegla nie było na tej linii, na tej osi czasu, którą omawiałam, przywołując paradygmaty. Natomiast Hegel jest tym, który reprezentuje idealizm obiektywny. Jeżeli Kartezjusz zaczyna, jakby zapoczątkowuje nowożytny idealizm, to Hegel doprowadza tą optykę do kulminacji, stwierdzając, że w zasadzie cała rzeczywistość jest duchowa, tylko że jeszcze o tym nie wie, ponieważ jest procesem stawania się ducha, który musi się rozpoznać jako duch. W związku z czym Hegel naturę traktuje jako alienację pojęcia, czyli natura jest takim nieuświadomionym duchem i należy ją dopiero przekształcić w coś świadomego. W związku z czym w naturze nie istnieje piękno i praca Rembrandta, która jakikolwiek szkic Rembrandta jest piękny, jest o wiele piękniejszy od kwiatu czy jakiegokolwiek tworu natury. Dopiero jakby pod wpływem działań człowieka, tworzenia, może stać się natura czymś pięknym. Jeżeli w paradygmacie ontologicznym, czyli starożytność, wieki średnie, mamy piękno, które jest własnością bytu, w związku z czym wszystko może, każde działanie, które jest właściwe, umiejętne, zgodne z zasadami, może być piękne, o tyle w konsekwencji tej zmiany optyki, czyli stwierdzenia, że tym, co rzeczywiste, są wyłącznie jakby treści świadomości. Piękno nie tylko zostaje związane ze zmysłami, ze sferą wrażeniową, ale jeszcze jego zakres zostaje ograniczony do sztuk pięknych, które właśnie w XVIII stuleciu są wyprowadzone przez takiego filozofa Charlesa Batteau, i do sztuk pięknych zostaje zaliczona również architektura. Tutaj takie szybkie spojrzenie na to, co w zasadzie możemy obserwować w dziejach sztuki w przeciągu ostatnich 2 stuleci, od momentu, kiedy uznano, że piękno jest w zasadzie czymś, co zależy od wytwórczości człowieka. No nie można mieć tutaj zbyt entuzjastycznych, przynajmniej ja nie mam specjalnie entuzjastycznej oceny tego stanu. Natomiast samo piękno właśnie staje się tylko jedną z kategorii estetycznych. Człowiek może piękno wytwarzać, ale bardzo szybko znudził się tym wytwarzaniem piękna. No i w zasadzie samo działanie jakby artystyczne w sferze sztuk pięknych, czy takich, które były kiedyś nazywane pięknymi, stało się wartością. No i mimo że będziemy mieć osobny wykład poświęcony temu, co jest nowego w nowoczesności, no to już można powiedzieć, że nowe jest właśnie rozumienie piękna i sztuki i ich wzajemnej relacji, a także zmienia się rozumienie tego, czym jest architektura. Bo jeżeli piękno było własnością bytu, to stało się podporządkowane wytwórczości człowieka. A jeżeli sztuka była rozumiana jako umiejętność i również dotyczyła wszelkich działań ludzkich, była po prostu kunsztem, mistrzostwem, a pamiętajmy, że greckie słowo architekton oznaczało właśnie mistrza albo kierownika robót. Więc architekton odnosił się do kogoś bez względu na to, na jakim on działał polu, a przeciwstawiony był mu demiurg, czyli demiurgos, czyli rzemieślnik, ten, który działał pod kierunkiem mistrza.
No i teraz sztuka właśnie z umiejętności staje się najpierw wytwarzaniem piękna, a później po prostu działalnością artystyczną. Architektura zbudowania zaczyna być coraz częściej, czy od 18 stulecia, już w zasadzie w ogóle, postrzegana jako zjawisko artystyczne albo jako dzieło sztuki. I to nie pozostaje bez wpływu na to, co jest budowane. Jeszcze nie pokusiłam się o stworzenie takiej analogicznej linii czasu związanej z architekturą, ale na pewno na końcu tej linii może się znaleźć House 6 Eisenmana, czyli ten dom, który Eisenman zaprojektował dla pewnego małżeństwa, a który w zasadzie został w ten sposób zaprojektowany, żeby raczej im utrudniać życie, właśnie z myślą o tym, żeby sam dom był pewnego rodzaju formą aktywności twórczej architekta. Na przykład Eisenman, wiedząc o tym, że małżeństwo sypia wspólnie, zaprojektował sypialnię tak, że łóżko małżonków jest oddzielone, było oddzielone 10-centymetrową taką przerwą. Na przykład w tym domu nie było drzwi. Pewien filozof powiedział, że wydaje się, że tak jak dla niczego Bóg umarł, tak dla Eisenmana umarł dom. Coś tutaj jest na rzeczy, kiedy architektura traktowana jako zjawisko artystyczne właśnie zaczyna meandrować w takich dziwnych kierunkach. I teraz taki przykład estetyzującej optyki w ujmowaniu architektury. Pozwolę sobie przywołać fragment artykułu Cesarego Wąsa, który bardzo ciekawie pisze o zaprojektowanej przez Jerzego Nowosielskiego we współpracy z architektem Bogdanem Kotarbą cerkwi w Białym Morze. Zresztą są tam też polichromie Nowosielskiego. Natomiast jest w charakterystyce coś zaskakującego, chyba że przyjmiemy rozumienie architektury właśnie jako dzieła sztuki czy zjawiska artystycznego, a nie jako czegoś, co służy budowaniu schronienia. Teraz Cezary Wąs pisze tak, ja sobie pozwolę przeczytać ten fragment, bo on jest dosyć istotny. Powolny rozwój pewnych tradycji architektonicznych i coraz ściślejsze ich dostosowanie do specyficznych potrzeb czy warunków klimatycznych są przyczyną występowania w różnych rejonach świata dzieł, które wzbudzić mogą zachwyt perfekcją swoich konstrukcyjnych rozwiązań i oryginalnym kształtem, a tworzone nie są przez architektów, lecz przez bezpośrednich użytkowników lub prostych rzemieślników. W kulturze europejskiej do takich tworów należą wiejskie chałupy, wiatraki, młyny, ale też drewniane czy murowane wiejskie kościoły, których wiele zachowało się do dzisiaj. Nowoczesny twórca jest dziś w stanie stworzyć obiekt architektoniczny, który wygląda jak typowy przykład takiej właśnie architektury bez architekta. Wyrafinowane dzieło może powstać bez architekta. Subtelny twórca może naśladować dzieło bez architekta. Z taką sytuacją mamy do czynienia w przypadku grekokatolickiej cerkwi w Białym Borze, stworzonej przez wybitnego malarza Jerzego Nowosielskiego. Architektura jako twórczość świadoma jest tu prawie niewidoczna, choć artystyczna subtelność ma duży i niezaprzeczalny udział w wykreowaniu tej budowli. Ja tutaj pozwoliłam sobie zaznaczyć w tym fragmencie słowo rozwój, ponieważ rozwój to będzie jedno z takich słów kluczy myślenia właściwego dla nowoczesności, myślenia historyzującego, zakładającego, że w zasadzie wszystko jest zrelatywizowane do pewnego procesu dziejowego, który co więcej jest procesem rozwoju. I takie myślenie również tkwi korzeniami w optyce heglowskiej, ale o tym jeszcze powiem. Kiedy przeczytałam ten fragment, zaskoczyło mnie to, że badacz jakby wyróżnił wyrafinowane dzieło bez architekta, naśladowanie przez subtelnego twórcę dzieła bez architekta, natomiast nie był wzięty pod uwagę taki przypadek, gdzie subtelnym i świadomym twórcą wyrafinowanego dzieła może być prosty rzemieślnik albo bezpośredni użytkownik obiektu. Przez pewien czas potrafiłam tego zrozumieć i miałam wrażenie, że to też jest wyraz jakiejś takiej dumy profesjonała, czy uznawanie tego, że architekci to tylko ci, którzy właśnie ukończyli Politechnikę. Nie było to dla mnie jasne.
I teraz dygresja. Samo pojęcie architektury bez architekta, które też jest dosyć szczególnym pojęciem, pojawia się po raz pierwszy w latach 60. Użył tego pojęcia architekt zresztą, Bernard Rudolfski, kurator i autor katalogu wystawy właśnie pod takim tytułem, która była prezentowana w MoMA. Możecie Państwo zresztą znaleźć tą wystawę właśnie na stronie Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Nowym Jorku. Ja sobie pozwoliłam tutaj przedstawić, przywołać w prezentacji dwa screeny tej wystawy. Możecie zauważyć, że pojawia się tutaj architektura, która jest też nazywana architekturą wernakularną, czyli taką architekturą rodzimą albo architekturą ludową, która jest po prostu budowaniem, co nie znaczy, że jest pozbawiona walorów estetycznych, czy nie można jej określić mianem wyrafinowanego dzieła. Definicja architektury wernakularnej, która znowu właśnie odwołuje się do tego pojęcia architektura bez architekta, znalazłam w artykule Teresy Bardzińskiej-Bonenberg i Agaty Bonenberg, które piszą, że w przypadku tej architektury wskazówki o tym, jak budować, gdzie i dlaczego, wynikały z mądrości przekazywanej z pokolenia na pokolenie wśród użytkowników budowli, rzemieślników i majstrów. Ponieważ tylko oni byli zaangażowani w proces budowy, możemy mówić o architekturze bez architekta. Dalej jakby był to dla mnie problem, dlaczego ci, którzy są rzemieślnikami, majstrami, wznoszą obiekt, i to obiekt, który może mieć wartości estetyczne, nie mogą być nazwani architektami. Albo na przykład, dlaczego nie można ich nazwać nieznanymi architektami, tylko mówi się o tym, że istnieje dzieło, czyli architektura, ale niejako to dzieło wyobcowuje się od człowieka. I teraz, jeżeli przypomni się Państwu to zdjęcie z okładki książki Jeremiego Tilla, na którym jest architektura, ale nie ma ludzi i leży tylko porzucony rower, to będzie tu między tym, wydaje się, jakiś związek. Ten przytoczony fragment mógłby wskazywać na tym, że pojęcie architektury bez architekta wiąże się właśnie z jakąś, jakby traktowaniem bycia architektem, że jest to warunkiem, jest pewna instytucjonalizacja, ukończenie politechniki, inaczej architektem być nie sposób. Kurator wystawy prezentowanej w MoMA wydał też katalog i można zwrócić uwagę na podtytuł tej książeczki Architektura bez architekta. Jest to krótkie wprowadzenie do architektury, no właśnie, nierasowej, nierodowodowej. To też można powiedzieć dosyć dziwaczne i w zasadzie wzbudza pewien niesmak, że architektura rasowa to jest tylko ta, którą wybudował architekt legitymujący się ukończeniem uczelni. No właśnie, jest tutaj coś dziwnego, co przypomina trochę myślenie w kategoriach dziecko z prawego i z nieprawego łoża. W każdym razie jest pytanie, tak? Dlaczego ten nieprofesjonalny budowniczy, jeśli wybudował coś, co jest wyrafinowanym dziełem, nie może być nazwany architektem, albo przynajmniej nieznanym architektem. No i ta optyka branżowa, faworyzowanie profesjonałów i specjalistów, co najzabawniejsze, kiedy w 1980 roku Jürgen Habermas wygłaszał swój wykład w związku z otrzymaniem nagrody imienia Adorna, a wykład nosił tytuł Moderna, niedokończony projekt, to przedstawił takie swoje rozumienie tego, czym jest nowoczesność, właśnie jako zwracanie się przeciwko tak zwanym kulturom ekspertów, czyli tym, którzy chcą niejako odebrać patent na racjonalność, chcą ubezwłasnowolnić społeczeństwo nowoczesne. Natomiast tutaj mamy do czynienia jakby z myśleniem o architekturze, które wynika z pewnych uwarunkowań, od których w ogóle się zaczęła nowoczesność, które właśnie
zmierza do tego, żeby to rozumienie bycia architektem zawężać, czyli prowadzić do wykluczenia. Więc no, można zobaczyć, że problem z nowoczesnością, o którym już powiedziałam wcześniej, związany z tym, że jest ona samozwrotna, czyli sama próbuje siebie określić i scharakteryzować, no będzie wiązać się z tym, że w zasadzie jest tyle nowoczesności, ile ludzi, którzy ją definiują. Teraz mamy jedną odpowiedź, kto może być twórcą i architektem. Może to być w optyce branżowej tylko profesjonalista, specjalista. Może też być przyczyną takiej odpowiedzi przyjęcie bardzo wąskiego rozumienia pojęcia twórczości architektów, ale można odpowiedzieć na to pytanie inaczej. I ta inna odpowiedź znowu prowadzi nas do samego serca paradygmatu ontologicznego, gdzie napotykamy właśnie to myślenie analogiczne, gdzie nie mamy już tego zjawiska ujednoznacznienia, które też to zjawisko ujednoznacznienia bardzo ciekawie rozpracowują autorzy takiej książki Reformacja i nowoczesność. O tym będziemy mówić podczas innego wykładu, natomiast warto już teraz o tym powiedzieć, ponieważ już pod koniec XIV wieku, w końcówce średniowiecza zaczyna się taka tendencja i to jest związane z osobą Jana Dunsa Scota i potem Wilhelma Ockhama. Na pewno Państwo kojarzycie brzytwę Ockhama, czyli to stwierdzenie, czy taką zasadę metodologiczną, że nie wolno mnożyć bytów ponad konieczność. Z kolei Jan Duns Scot, który był prawie równolatkiem świętego Tomasza z Akwinu, mówił, a jakby dążył do wyeliminowania myślenia analogicznego. To znaczy mówił, że o istnieniu Boga i o istnieniu muchy można w zasadzie mówić w ten sam sposób. I to jest jakby takie spłaszczanie rozumienia, które w myśleniu analogicznym, które mówiło, że Bóg owszem istnieje, mucha istnieje, ale te dwa byty istnieją analogicznie. To nie jest ani tak samo, ani całkiem różnie, ale jest między nimi pewne podobieństwo, ale co nie znaczy, że to jest dokładnie to samo. No i teraz pisma świętego Tomasza z Akwinu w tym czasie znajdowały się na indeksie ksiąg zakazanych. Jakby myślenie właśnie Dunsa Scota zyskało przewagę, bo święty Tomasz stał po stronie tego myślenia analogicznego. I to ujednoznacznienie później jakby wzmocniła takie myślenie, wzmocniła reformacja. No ale o tym będziemy mówić później. Natomiast to stwierdzenie, że tylko architekt legitymujący się dyplomem ukończenia uczelni może tworzyć architekturę, a inaczej mamy do czynienia z architekturą bez architekta, no to można to potraktować właśnie jako takie pokłosie tego ujednoznacznienia i zawężenia. Na przykład u Stanisława Niemczyka mamy zupełnie inne podejście do rozumienia pojęcia architektury i budowania. I u niego napotkałam myślenie analogiczne, ponieważ twierdził, człowiek buduje sobie przestrzeń, wszystko co żyje buduje przestrzeń własną. Wiadomo, że ptak, a tutaj mamy zdjęcie wikłacza złotogłowego, buduje inaczej niż buduje człowiek, ale to nie znaczy, że to są dwie zupełnie różne rzeczy. I takie myślenie analogiczne, można powiedzieć, jest naszym myśleniem naturalnym, bo mówimy, że jak pięknie przyroda coś stworzyła, albo właśnie myślimy o zwierzętach. To nawet nie chodzi o to, że to jest antropomorfizowanie, ale dostrzegamy analogie, dostrzegamy podobieństwa. Tak jak starożytni filozofowie uważali, że to ludzie uczyli się od zwierząt bardzo wielu pomocnej im wiedzy, takiej jak śpiew, tkanie, naśladowanie struktur państwowych. Więc tutaj, więc pojęcie twórczości albo wytwórczości to nie było coś przynależne tylko człowiekowi, albo na przykład architekturę może tworzyć tylko architekt, bo inaczej jest ona architekturą bez architekta, ale w zasadzie to twórczość jest tym, co istotom żywym przysługuje z natury. W Muzeum w Gliwicach w 2016 roku mieliśmy taką wystawę poświęconą owadom i to też można uznać za właśnie takie myślenie, przykład myślenia analogicznego.
Bardzo pięknie o myśleniu analogicznym pisywała siostra Zofia Zdybicka, profesor Zofia Zdybicka, która mówiła, że optyka analogii pozwala widzieć rzeczywistość jako ontyczną wspólnotę. Ontyczną, czyli wspólnotę bytów, tak? Różnych form istnienia, ale właśnie które w punkcie wyjścia połączone są pewnymi relacjami. Istnieją pomiędzy nimi pewnego rodzaju podobieństwa. Co ciekawe, Arystoteles właśnie w starożytności nie można powiedzieć, że w starożytności było przeciwieństwo między kulturą a naturą. Bo pamiętajmy, że samo słowo kultura pochodzi od słowa uprawa łacińskiego, więc kultura polega na uprawianiu natury po to, żeby ta natura mogła się w pełni rozwinąć, bo inaczej popadnie w zdziczenie. Dlatego Arystoteles uważał, że w zasadzie umiejętność, sztuka jako umiejętność przysługuje zarówno naturze, jak i człowiekowi. Nie było tego przeciwieństwa, z którym my się teraz zmagamy. Kultura kontra natura. No i tu warto jeszcze przywołać jeden przykład myślenia właśnie analogicznego, gdzie z kolei w średniowieczu to Bóg jest przede wszystkim architektem i on tworzy świat w sposób uporządkowany, tak jak mówi Księga Mądrości, że świat został powołany do istnienia według liczby, miary i wagi. Więc w paradygmacie ontologicznym macie Państwo bardzo silnie jakby osadzone to przekonanie, można ten paradygmat nazwać paradygmatem zaufania. Zaufania w to, że rzeczywistość jest ułożona w sposób sensowny, że wszystko w niej ma jakiś cel i że jest dostępna rozumowi ludzkiemu. Jeżeli Kant będzie mówił o tym, że my dopiero musimy jedność i racjonalność do świata wprowadzić, narzucając na ten świat kategorie, to starożytni ludzie średniowiecza jakby chcą rozpoznawać porządek, który w tym świecie już istnieje. No i właśnie, tutaj widzicie Państwo architekturę bez architekta, czyli z jednej strony spichlerz, który można podziwiać w Górnośląskim Parku Etnograficznym w Chorzowie, a z drugiej strony termitiere. Bo teraz pytanie jest takie, przecież subtelny twórca może też, tak jak pisał Cezary Wąs, naśladować kreację zwierząt, tak, termitów. Więc jeśli mielibyśmy tutaj jakiegoś artystę, który chciałby naśladować pracę zwierząt, no to w tym momencie zostałoby to uznane jego dzieło za architekturę. Ktoś mógłby powiedzieć, że ten budynek, ten spichlerz nie ma nic wspólnego z architekturą, a jest tylko budynkiem. A tutaj widzimy termitierę. A być może gdyby patrzył na to Stanisław Niemczyk, to właśnie podałby tą trzecią opcję, czyli powiedziałby, że to są dwa różne przykłady architektury. Więc teraz w zależności od tego, jaki punkt wyjścia przyjmiemy, jakie mamy myślenie i jakie mamy tak zwane przedzałożenia na temat rzeczywistości, czy zakładamy, że operujemy bardzo wąskimi pojęciami, na przykład architekt to jest tylko ten i ten, albo zakładamy, że wszystko, co żyje, buduje przestrzeń własną, albo zakładamy jeszcze coś innego, to inaczej będziemy definiować architekturę, czy też to, czym jest sztuka albo piękno. I teraz przywołajmy raz jeszcze fragment tego artykułu Cezarego Wąsa, w którym on napisał tak: architektura jako twórczość świadoma jest tu prawie niewidoczna, choć artystyczna subtelność ma duży i niezaprzeczalny udział w wykreowaniu tej budowli. No i teraz jest pytanie takie, co to jest świadoma twórczość? No bo przecież ani Jerzy Nowosielski, ani architekt, z którym współpracował, nie tworzyli tego przypadkiem albo nie tworzyli tego nieświadomie. Co to znaczy? Jak to rozumieć? Doszłam do wniosku, że należy tutaj przesunąć punkt ciężkości z pojęcia świadoma na termin twórczość i zawęzić to znaczenie do twórczości artystycznej. W tym fragmencie artykułu, który Państwu przytoczyłam, z tego fragmentu można właśnie
wyprowadzić pewien wniosek na temat tego, jakie rozumienie architektury przyjął Cezary Wąs w punkcie wyjścia. W tym artykule nie było to w żaden sposób scharakteryzowane, ale dopiero wtedy, kiedy założymy, że architektura nie jest po prostu projektowaniem i budowaniem, czyli stwierdzimy, że samo projektowanie i budowanie nie jest jeszcze twórczością, że budowanie nie jest jeszcze architekturą, a jeżeli przyjmiemy to w punkcie wyjścia, to dopiero wtedy możemy zrozumieć jakby to zdanie, w którym on twierdzi, że architektura jako twórczość świadoma jest tu prawie niewidoczna, bo przecież sam fakt wybudowania również może być tworzeniem, czy też może być zinterpretowany jako tworzenie. Więc musimy założyć, że architektura jest działalnością, której celem poprzez budowanie jest wykreowanie dzieła sztuki, a więc po prostu utożsamić architekturę z formą działalności artystycznej. W takiej optyce, takiej estetyzowanej optyce, architektura staje się czymś niezależnym od budowania. Budowanie staje się tylko jakimś sposobem zrealizowania zupełnie czegoś innego, jakiegoś innego celu. W takiej perspektywie budowanie nie jest sztuką. Cały czas musimy, bo wszyscy posługujemy się słowami sztuka, piękno, architektura, ale pod tymi terminami może się kryć zupełnie odmienna treść znaczeniowa, która z kolei ufundowana jest na określonych założeniach dotyczących naszych przekonań na temat rzeczywistości. Z tą interpretacją właśnie architektura jest pewnym zjawiskiem artystycznym, czy też działaniem artystycznym. Być może jest to rzecz oczywista, a ja w tej chwili odkrywam Amerykę, ale tylko dla siebie, ponieważ w takim popularnym kompendium ABC wiedzy o plastyce Helena Hoense-Ciszewska zdefiniowała architekturę jako sztukę artystycznego oraz ideowego kształtowania budowli. Czyli architektura nagle nie okazuje się budowaniem, tylko formą kreacji artystycznej. No i właśnie dokładnie taką estetyzację architektury, bo nie wiem, czy Nicolas Pessner uznałby ten spichlerz z parku etnograficznego za architekturę bez architekta, czy stwierdziłby, że jest to po prostu tylko budynek, taki jak komórka na rower, bo właśnie poprzez estetykę Nicolas Pessner, jeden z najbardziej wpływowych historyków sztuki i historyków architektury, którym, jak za chwileczkę będziemy jeszcze mówić, który miał bardzo duży wpływ na wypromowanie ruchu nowoczesnego w architekturze, to właśnie Pessner wprowadził ten komponent estetyczny, który ma być tym, co architekturę odróżnia od budowania. Pessner pisze w swoim podstawowym dziele Historia architektury zachodniej. Komórka na rower jest budynkiem. Katedra w Lincoln to architektura. I teraz przywołam jeszcze raz to myślenie analogiczne, operowanie pojęciami w takim sensie analogicznym, a operowanie już pojęciami ogólnymi i zawężonymi. Więc w definicji architektury Pessnera napotykamy myślenie o architekturze i traktowanie architektury jako pojęcia ogólnego. Pojęcie ogólne definiuje się przez Arystoteles, tak to określił, jako gens i differentia specifica, czyli rodzaj i cecha, która ją odróżnia od czegoś innego. To już nie jest myślenie analogiczne z pomocą tych transcendentaliów, które orzekają o wszystkim, ale w analogiczny sposób. Tutaj mamy rozróżnienie. Architektura jest budynkiem i to jest właśnie ten rodzaj, ale takim budynkiem, który zaprojektowano mając na uwadze walory estetyczne. Tutaj widzimy gdzieś tam w tle sylwetkę Kartezjusza, czyli myślenie o tym, że architektura ma oddziaływać na naszą sferę wrażeniową. Takiego myślenia o architekturze, i na to zwracał uwagę Wojciech Baus, nie było w zasadzie aż do połowy XVIII wieku i do tego czasu w ogóle nie funkcjonowało pojęcie stylu, czy też pojawiało się bardzo sporadycznie.
Tutaj mamy tą zmianę. Przypomnijmy sobie tą definicję Stanisława Niemczyka, który mówi, człowiek buduje sobie przestrzeń, wszystko buduje przestrzeń własną. Tutaj nie ma jakby tego odgraniczenia, tej differentia specifica, czyli coś, co wyróżnia. Tu jeszcze raz przywołałam źródło słowa estetyka, wrażenie, więc nagle się okazuje, że zespół określonych doznań ma odróżniać architekturę od budynku, czyli architektura jest czymś innym niż budowanie, a różnicą jest artystyczność, czyli de facto wrażeniowość. No i tutaj można właśnie przywołać i przypomnieć postać Etienne'a Louisa Boulle'ego, który zaproponował tą koncepcję charakteru architektury, czyli właśnie określony charakter, czyli określone wrażenie, jakie architektura wywiera na odbiorcy, decyduje o tym, że jest ona architekturą. Tu z kolei Ledoux pisał w swoim traktacie, architektura jest tym dla budownictwa, czym poezja dla literatury pięknej, jest ona dramatycznym entuzjazmem rzemiosła. Nie można o niej mówić inaczej niż z egzaltacją. Czyli mamy tutaj cały czas właśnie tą optykę kartezjańską, która nakierowuje wszystkich na myślenie o wrażeniowości. Tutaj bardzo precyzyjnie i dokładnie Wojciech Baus w książce Gotyk bez Boga analizuje to widzenie architektury właśnie w takim wymiarze psychologicznym i estetyzowanym. Jeśli dokonamy estetyzacji architektury, uznając ją za świadomą twórczość, w sensie twórczości artystycznej, no to dopiero wtedy stanie się zrozumiałe, czy możemy się zgodzić z Cezarym Wąsem, że prawdziwa architektura wymaga jej naznaczenia indywidualnością, jakiegoś eksperymentu formalnego albo stylizowania się na dzieło bez architekta. Czyli właśnie ta twórczość, jej celem nie ma być budowanie, tylko uzyskanie określonego artystycznego wyrazu i równocześnie artystyczne wyrażenie się. O tym, że pojęcie stylu i estetyki to są pojęcia sobie bliskie, bardzo ciekawie to pokazuje wypowiedź nie tylko tego przywołanego Władysława Witkickiego, który nazwał styl interesującą estetycznie jednakowością wyglądu, ale też Małgorzata Kowalska, tłumaczka kondycji ponowoczesnej, raportu o stanie wiedzy Lyotarda, przywoływała właśnie architekturę postmodernistyczną, czy postmodernizm w architekturze, tak by było lepiej powiedzieć, i nazywa ten postmodernizm w architekturze estetyką. Nie nazywa go stylem, tylko właśnie estetyką, czyli wyglądem. Jakie wnioski z tej części wykładu? Wnioski są takie, że myślenie o architekturze w kategoriach stylu wiąże się z estetyzacją architektury, która z kolei jest konsekwencją tego, że estetyzowane zostało piękno i zmieniona została relacja między sztuką a pięknem, a także ujmowanie architektury przez pryzmat stylu wiąże się z traktowaniem jej jako właśnie zjawiska artystycznego i obiektu estetycznej kontemplacji, albo przynajmniej obiektu, którym jest nakierowany na sferę wrażeniowo-doznaniową. A architekt staje się wtedy artystą. I teraz, proszę Państwa, jeszcze jedna kwestia, bo mówiliśmy o tym, że ta zmiana w widzeniu architektury, ale też sztuki w relacji do piękna wiąże się z dążeniem już od czasów renesansu artystów do tego, żeby się odróżnić od rzemieślników. I teraz historyk sztuki Herbert von Einem zwrócił uwagę, że ta autonomizacja sztuki następuje w tym samym momencie, kiedy rodzi się refleksja o sztuce i historia sztuki. I to następuje w drugiej połowie XVIII stulecia. Historia sztuki, pisze von Einem, mogła ukonstytuować się jako samodzielna nauka wraz z wykształceniem porównawczej historii stylu. Więc wniosek z tego taki, że ujmowanie architektury w kategoriach stylu oznacza nie tylko przyporządkowanie jej do sfery sztuki, ale też podporządkowanie w pewnym sensie architektury historii sztuki. Musimy pamiętać o tym, że Nicolas Pevsner, Siegfried Gedion i jeszcze jeden badacz, którzy promowali ruch nowoczesny w architekturze, byli historykami sztuki.
Więc teraz, jeżeli mówi się o architekturze przede wszystkim współcześnie, właśnie w kategoriach, czy za pomocą kategorii stylu, to oznacza, że w zasadzie wciąż tkwimy w takim XVIII-wiecznym myśleniu o architekturze jako o przynależnej sztukom pięknym. I właśnie w takim estetycznym postrzeganiu tej architektury. Spróbujmy jeszcze spojrzeć na pojęcie stylu właśnie jako przejaw ujmowania procesów historycznych na sposób nowoczesny. Samo pojęcie stylu, a znowu ono się kształtuje dopiero w drugiej połowie XIX stulecia. Na to wskazywał Władysław Tatarkiewicz, który pisał o tym, że styl zastąpił renesansową manierę, ale później zaczęto mówić o stylu epoki, o stylu gotyckim czy barokowym. I teraz zobaczcie Państwo, jak to się na siebie nakłada. Jeżeli na początku wykładu mówiłam o tym, że podział historii na średniowiecze, starożytność, nowożytność jest wynikiem podziału wprowadzonego w epoce nowoczesności, czy właśnie to nowożytność tak się określiła, poprzez odcięcie od starożytności i od średniowiecza, dokładnie tak samo działa to w przypadku tak zwanych stylów historycznych. Style gotycki, barokowy, to są wszystko pojęcia wypracowane w wieku XIX, gdzie zaczęto dokonywać takich kategoryzacji i w ten sposób ujmować dzieje sztuki. I teraz jest pytanie takie, jeżeli w pojęcie stylu wpisane jest odmienne rozumienie twórczości i sztuki niż takie, które było właściwe w średniowieczu czy grecko-rzymskiej starożytności, to czy pojęcie to można w sposób adekwatny odnosić do dzieł sztuki, które powstały jakby w zupełnie innym kontekście? Czy nie mamy tutaj przypadkiem do czynienia z tak zwaną interpretacją adaptacyjną, czyli taką, która przystosowuje pewne zjawisko do naszych kategorii poznawczych, ale nie ma nic jakby wspólnego, jakby nie dociera do sensu samego tego zjawiska. No ale oczywiście możemy przyjąć, że czegoś takiego jak sens samego tego zjawiska nie ma, ale my nadając jakby znaczenie, ten sens dopiero konstytuujemy. No znowu zależy od tego, jaką optykę przyjmiemy. Tutaj nie bez przyczyny wstawiłam dzieło Johanna Winckelmanna, Historia sztuki starożytnych. Do tego zaraz dojdziemy. Natomiast najpierw powiedzmy sobie właśnie, że styl i myślenie o architekturze w kategoriach stylu jest dzieckiem historyzmu i historii sztuki, bo w obrębie historii sztuki to pojęcie zostaje wypracowane. Natomiast sama historia sztuki, jak i taka postawa poznawcza, która nazywa się historyzmem, wykształca się znowu dopiero w obrębie nowożytności. I z czym ten historyzm się wiąże? Oczywiście można z pomocą historyzmu określać taki trend w XIX-wiecznej kulturze, gdzie naśladowano dawne style w architekturze, które w tym czasie tak naprawdę dopiero określono, tworzono muzea, ale przede wszystkim zachodzi tutaj takie zjawisko, które Reinhard Koselleck nazywa uczasowieniem historii. To znaczy, to nie było tak, że w starożytności czy w średniowieczu ludzie nie byli świadomi upływu czasu. Oczywiście, że byli świadomi, natomiast dla nich w zasadzie upływ czasu był strukturyzowany wydarzeniami. Sam upływ, sam czas był czymś przezroczystym, na to można tak powiedzieć. Natomiast w nowożytności to się zmienia i sam upływ czasu, Koselleck to nazywa albo uhistorycznienie czasu, albo uczasowienie historii. Obydwa te pojęcia się pojawiają u tego badacza. Chodzi o to, że nagle sam upływ czasu staje się niezależnym od człowieka procesem i wprowadza w jego życie pewne zmiany. Co więcej, ten strumień jest jednokierunkowy, nigdy się nie powtarza, więc w zasadzie i zmienia się też wraz z upływem czasu,
nasza pozycja w stosunku do przeszłości. Dlatego na przykład Goethe mówił, że dobrze jest co jakiś czas napisać historię przeszłości na nowo, ponieważ my wraz z upływem czasu znajdujemy się już w innym miejscu, w związku z czym ta historia jest też inna. Więc to uhistorycznienie, które się wiąże właśnie z powstaniem historii, tak rozumianej jak historia nowożytna, traktowanej jako pewien proces dziejowy, zmienia optykę i rozumienie też całej rzeczywistości, ponieważ wszystko się do tego czasu zaczyna relatywizować. To uczasowienie historii spowodowało, że została odrzucona kategoria natury ludzkiej. Tutaj macie Państwo zdjęcie Friedricha Meinekego, który właśnie stwierdził, że tak należałoby rozumieć ten historyzm. Bardzo ciekawie też omawia kategorię historyzmu Alicja Lisiecka, literaturoznawczyni, w artykule z 1959 roku poświęconej problemom historyzmu u Cypriana Norwida. Warto do tego artykułu sięgnąć, ona też tam przywołuje właśnie Meinekego, gdzie mówi, że oczywiście ten historyzm wygląda inaczej w czasach Kartezjusza, inaczej wygląda w XVIII wieku, inaczej kiedy Hegel ostatecznie jakby ten historyzm w swojej historiozofii i dialektyce ducha ugruntuje. Natomiast to, co się nie zmienia, to jest właśnie przekonanie o tym, że rzeczywistość jest i czas jest jednokierunkowy. Co więcej, mamy do czynienia z pewnym procesem rozwoju, stawania się. Zresztą to wszystko będzie też w myśli Hegla. Tutaj już Państwu mówiłam o tym, że system Hegla jest systemem idealizmu obiektywnego. Cała rzeczywistość z historią, z rozwojem to jest proces stawania się ducha. Hegel tego ducha porównuje do embrionu, który musi się dopiero rozwinąć, bo jest w sobie, ale jeszcze nie jest dla siebie. Duch musi się rozpoznać jako duch, a to, co jest nieświadome w duchu, jest materią i rzeczywistością właśnie taką cielesną. Więc rozwój rzeczywistości w pełni doprowadzi do tego, że stanie się ona całkowicie, całkowicie duchowa, mówiąc oczywiście w wielkim uproszczeniu i w wielkim skrócie. Najważniejsze, co nas tutaj będzie interesowało, a pamiętajmy o tym, że pojęcie stylu i to jako wyrazu określonego światopoglądu i danej epoki zostanie ugruntowane również przez Hegla w jego estetyce. Więc Hegel tu jest takim bardzo istotnym punktem odniesienia. Ale w każdym razie teraz Państwo tutaj widzą kolejną ważną postać, właśnie Winkelmana, którego historia sztuki starożytnej miała bardzo istotny wpływ na kształtowanie się nowoczesnego pojęcia stylu. Została ona wydana w roku 1764. To poczucie rozwoju czasu i tego uhistorycznienia czasu jest już u niego bardzo, bardzo wyraźne, więc tutaj Hegel jest w zasadzie, jego myśl jest takim zwieńczeniem tego, co się zaczyna u świtu nowożytności, ponieważ Winkelmann już chce, żeby historia sztuki poszukiwała praw, które kierowały procesem dochodzenia do absolutnego piękna, ale to piękno jakby już w myśleniu w myśleniu w kategoriach rozwoju i postępu, które już u niego jest obecne, powoduje, że następuje relatywizacja form do danego momentu czasu. Co ciekawe, Johann Winkelmann był u niego w zasadzie, zaczyna się, czy zostaje sformułowane myślenie o stylu takie, jakie zaproponuje ostatecznie Hegel, czyli już Winkelmann w połowie XVIII wieku wiąże myślenie o stylu jako o czymś, co stanowi wyraz ducha epoki czy charakteru epoki. On bardzo idealizował architekturę i w ogóle sztukę Grecji, natomiast Rzym uważał za coś w rodzaju takich wtórnych realizacji. No i właśnie rozkwit greckiej sztuki powiązał z ideą politycznej wolności, przez co pojęcie styl uzyskało wymiar etyczny. Tylko mając jakby przed oczami cały czas to, że piękno w paradygmacie ontologicznym macie Państwo na zewnątrz, po stronie bytu, zwróćcie uwagę, że teraz ujawnienie się piękna, czy też tego dobra, tak, w idei politycznej wolności starożytnych Greków,
zostanie subiektywizowane. Jest to pewien moment związany z danym etapem rozwoju ich kultury. To jest fragment dokładnie, jak on w ogóle zdefiniował historię sztuki. Nowa historia sztuki ma wykładać narodziny, wzrost, upadek sztuki oraz styl właściwy różnym narodom, epokom i artystom. I teraz właśnie wyobraźcie sobie Państwo, że do Winkelmana odwołał się Goethe w momencie, kiedy podczas swojej podróży włoskiej trafił na Sycylię, zresztą bardzo, bardzo chciał zobaczyć świątynię w Paestum, która zresztą później zachwyci Heideggera. Natomiast Goethe był tą świątynią zaszokowany i to w bardzo takim negatywnym sensie. Zresztą macie tutaj Państwo fragment jego podróży włoskiej, gdzie opisuje to, co się stało 24 marca 1787 roku, gdzie po prostu świątynia w Paestum wydała mu się okropna. I był to dla niego ogromny szok, ponieważ on, tak jak większość mu współczesnych, miał wyidealizowany obraz starożytnej Grecji i wyobrażenia na temat kultury starożytnych Greków kompletnie jakby nie wytrzymały spotkania z rzeczywistością. I ten fragment, kiedy on mówi, znalazłem się w całkiem obcym świecie, nie potrafił się odnieść do tej świątyni, była tak obca jego obrazowi świata. No i co zrobił Goethe? Szybko uciekł do Winkelmana. Odwołał się właśnie do kategorii stylu, że wygląd zmienia się i odzwierciedla rozwój danej kultury. Pomyślałem o epoce, której duchowi odpowiadało tego rodzaju budownictwo, no i był już z tym pogodzony. Także mamy tutaj świetny przykład właśnie takiej interpretacji adaptacyjnej, która nie ma nic wspólnego z dotarciem do istoty tego, czym jest świątynia w Paestum, ale raczej właśnie nałożenie na nią pewnej nakładki, która tą obcość tej świątyni pozwoliła Goethemu oswoić. W taki sposób Wojciech Baus, który zresztą właśnie w swojej książce Gotyk bez Boga przywołał ten fragment z podróży włoskiej Goethego, tak tutaj skomentował, gdzie też pokazuje, że ta reakcja Goethego jest jakby potwierdzeniem tego, że kończy się czas, kiedy sztuka starożytnych była takim punktem odniesienia. I właśnie w kontekście tego przekonania o tym, że mamy jednokierunkowy nurt czasu, w którym wszystkie wartości się relatywizują do tego czasu, no więc to przekonanie o tej doskonałości upada. Chciałam przywołać jeszcze jedną definicję tego twórcy idei charakteru architektury, której on, Etienne Boulego, której on mówił, że charakter architektury jest jej świadomie nadawany przez twórcę. Nadać dziełu charakter to użyć słusznie wszystkich właściwych środków, nie wywołując innych doznań, jak tylko te, które wynikają z tematu. Mówiliśmy przed chwilą o tym, że to zestetyzowanie architektury, to jej nastawienie na wywoływanie wrażeń, czyli w takim duchu kartezjańskim, mentalistycznym. No i teraz pojawia się takie pytanie. Czy styl jest świadomy, czy też nie jest świadomy? Jeżeli przywołamy kilka definicji tych tak zwanych stylów historycznych, czyli gotyku, baroku, romanizmu, to są wszystko style, które zostały jakby określone w obrębie XIX-wiecznej historii sztuki. Pod wpływem zresztą tej filozofii dziejów Hegla. Dlatego Tatarkiewicz przeciwstawiał porządki starożytnych Greków. Starożytni Grecy w ogóle nie myśleli w kategoriach stylu, w sensie zmienności. Było właśnie tak, jak pisze tutaj Władysław Tatarkiewicz, że były porządki, które wybierano w zależności od tego, jaki charakter miała mieć budowla, ale te porządki jakby były wybierane świadomie. Natomiast definicja stylu, która się pojawia pod wpływem Hegla, ale też Winkelmana, a to, co przed chwilą przywoływaliśmy, te style historyczne miały wyrażać charakter danej epoki, kultury i tak dalej. I Tatarkiewicz podkreśla, że te style nie są przeważnie świadome twórcy. Również Helena Hoensy-Ciszewska pisze, że style historyczne powstają w sposób nieuświadomiony przez artystów. Ja tutaj tylko jakby przywołuję definicję, bo tych definicji stylu jest bardzo dużo,
Ale na przykład Jan Białostocki też proponował określenie stylu jako manifestacji całości danej kultury czy światopoglądu danej grupy. Czyli wszystko jest zgodnie z tą historyzującą myślą Winkelmana i potem Hegla. W tym sensie, pisze tutaj Białostocki, możemy mówić o stylu dopiero z perspektywy historycznej. Jest to znamie wspólnoty niezamierzone lub zamierzone tylko w jakimś stopniu, lecz nie jako konieczne. Ta idea konieczności również się po prostu pojawi w związku z systemem heglowskim. Teraz proszę Państwa, zwróćmy uwagę na to, że wszystkie style, które są charakterystyczne dla nowoczesności, to nie były style, które są rozpoznawane po jakimś czasie, tylko one zostały świadomie wykreowane. W takiej książce poświęconej secesji Stephen Chudley Madsen mówi, a tutaj przywołuje na przykład fragment z Johna Ruskina: nie ma dnia, byśmy nie słyszeli apelu do naszych architektów, aby zachowali oryginalność i stworzyli nowy styl. Czyli XIX wiek to jest nie tylko czas, w którym wypracowane zostaje pojęcie stylu, ale tak jak nowoczesność samozwrotnie zaczyna się określać właśnie jako nowoczesność, to równocześnie chce się wyrazić poprzez styl, ale przecież to wyrażenie się poprzez styl będzie zupełnie przeciwne do tego, jak sama ten styl historyczny zdefiniowała, mówiąc, że jest on nieświadomy. Więc tutaj się rodzi pewien problem związany z pojęciem stylu, na który też zwrócił uwagę Panayotis Turniokiotis, nie wiem, czy dobrze wymawiam jego nazwisko, to jest profesor architektury z Politechniki w Atenach. Napisał książkę właśnie poświęconą historiografii nowożytnej albo nowoczesnej architektury. W bardzo ciekawy sposób referuje tą książkę Cezary Wąs w takim artykule Zanikająca wyspa modernizmu. Turniokiotis stwierdza, że w zasadzie wszystkie style nowoczesności zostały wykreowane, a w przypadku architektury, ruchu nowoczesnego w architekturze, no właśnie tych trzech historyków sztuki, Petzner, Emil Kaufmann i Siegfried Gideon, byli nie tylko badaczami czy promotorami architektury modernistycznej, ale stanowili grupę czynnie zaangażowaną. Czyli był to pewien konstrukt. To nie było coś, co powstało niejako samo z siebie i pod wpływem konieczności. Więc teraz się właśnie pojawia pytanie, czy w ogóle pojęcie stylu i w jakim sensie można odnosić do architektury czasów, które określamy jako nowoczesne. Być może należałoby tutaj mówić już nie o stylach, a tylko o modusach. Tutaj dobrym przykładem jest właśnie nasz Dom Pamięci Żydów Górnośląskich, gdzie pod wpływem tej koncepcji architektury, charakteru architektury Bulego w XIX wieku rozwija się ten nurt architektury mówiącej, gdzie określone style przeszłości skojarzono z różnymi dziedzinami życia. W związku z tym uznano, że styl gotycki jest najlepszy dla budowli sakralnych. I teraz Max Fleischer, który zaprojektował dom przedpogrzebowy, w którym obecnie mieści się oddział muzeum, mimo że był to żydowski dom przedpogrzebowy, to on go zaprojektował właśnie w kostiumie neogotyckim, nawiązując do tego ideału architektury mówiącej, gdzie uznano, że neogotyk jest związany z tym, co sakralne, w związku z czym dom przedpogrzebowy żydowski jest w stylu neogotyckim, mimo że neogotyk kojarzy się w pierwszej kolejności z katedrami chrześcijańskimi. Więc teraz właśnie Jan Białostocki mówi, że w zasadzie jeżeli zaczyna się operować stylami historycznymi jako środkami wyrazu artystycznego, to już nie są style, tylko to są tak zwane modi. W zasadzie już nie wiadomo, czy mamy do czynienia z modi, czy mamy do czynienia ze stylami. I dlatego Stephen Chudley Madsen zapytał, czy historyzm jest stylem, czy też wieloma różnymi stylami. Można by go było określić jako wszystkie style zawarte w jednym. No i teraz Jan Białostocki, nie chcąc zrezygnować w obrębie historii sztuki z pojęcia stylu, proponował, żeby w przypadku właśnie tych stylów wykorzystywanych jako modusy artystyczne wyszukać innej jakby zbieżności
niż zbieżność związana jakby z tą jednolitością, z jednolitością wyglądu, no bo tutaj nie mamy już żadnej jednolitości wyglądu. Więc w czym te trzy różne budowle, które Państwo tutaj widzą, a które powstały w tym samym czasie, co jest w nich podobnego? No wszystko jest w nich różne, oprócz tego, że mamy tutaj po prostu operowanie architekturą, na którą nakłada się kostium, na którą nakłada się kostium stylu, czy też w ogóle myślenie o tym, że architektura musi być w jakimś stylu. Więc jeżeli teraz próbujemy nazywać realizacje, które są wyrazem, powiedzmy, epoki, którą się określa jako modernizm czy jako postmodernizm, nazywamy, że jest to w stylu modernistycznym czy postmodernistycznym, to w pewnym sensie cały czas jesteśmy dalej w tym myśleniu, tak, że architektura musi mieć styl. Otóż architektura, co podkreślał Wojciech Baus, wcale nie musi mieć stylu. Bo teraz można zadać pytanie, czy można budować w stylu architektonicznym? Architektura nie jest stylem, chyba że przyjmiemy, że architektura jest pewnym zjawiskiem artystycznym, no i wtedy zaczynamy szukać jakby ujścia dla tego estetycznego wyrazu. Bo jeśli przyjmiemy, że architektura jest budowaniem, no to w tym momencie jakby styl przestaje być tak istotną sprawą. No i właśnie próbując odpowiedzieć na pytanie, co łączy modernizm secesyjnej kamienicy z ulicy Częstochowskiej w Gliwicach i swobodę późnego modernizmu biprofutu, wydaje się, że właśnie to, że mówimy o nich w kategoriach stylu, czy że myślimy o tej architekturze w kategoriach stylu, a to wcale nie jest konieczne. Ja bardzo, bardzo dziękuję za waszą uwagę. No i mam nadzieję, że zobaczymy się na kolejnym wykładzie.